Rok 1989. Luty. Czerwiec. Sierpień. Polska. Październik. Węgry. Październik. Czechosłowacja. Listopad. Niemcy. Grudzień. Bułgaria. Grudzień. Rumunia. Marzec 1990 roku. Litwa. Marzec 91 roku. Estonia. Sierpień 91 roku. Łotwa. Ale zaczęło się w Gdańsku w sierpniu 1980 roku. Nie byliśmy bohaterami. Strajk oczami kobiet. Sierpnia w południe zadzwonił do mnie Bogdan Borusewicz i powiedział, że w stoczni rozpoczął się strajk. Pracowałam w tym czasie blisko stoczni. Pierwsze, co zrobiłam, to się udałam na 18 piętro i chwilę się przyglądałam, co się tam dzieje na tej stoczni. Są jakieś ruchy, czy ktoś nie wkroczył, czy po prostu, no oni tam są. Byłam taka bardzo niespokojna. Poszłyśmy do sali BHP i to był bardzo taki niesamowity i przejmujący moment, dlatego że w tej sali BHP było kilkanaście osób, w tym ta grupa, która rozpoczęła strajk, czyli Lech Wałęsa, Jurek Borowczak, w wielkim, wielkim napięciu. No może nie był to strach, ale rzeczywiście było to wielkie napięcie i to, co było niesamowite, to ich pierwsze pytania były o to, co się dzieje na mieście, czy jadą czołgi, no więc my zdumione mówimy, że nie, no, miasto normalnie żyje. Pamiętam, miałam tramwaj numer 15, postanowiłam, że wyjadę i może stanę. Odwróciłam się do ludzi i powiedziałam, że ten tramwaj dalej nie pojedzie. Oczywiście powiedziałam dlaczego, że ze względu na to, że stoi stocznia, chcemy poprzeć stocznię. Do mnie doszedł człowiek i powiedział, nazywam się Zdzisław Kobyliński, jestem z PKS-u i my też za chwilę będziemy stali. Reszta ludzi zaczęła klaskać. Powiem szczerze, że wtedy prawie się popłakałam. Doszłam do bramy. Każdy taki stał zasępiony, nikt nic nie mówił. Rozglądałam się, szukałam bratniej duszy, żeby odszukali męża i żeby po prostu przyszedł do tej bramy i coś mi tam powiedział, co się dzieje w tej stoczni. Czy wróci, czy dłużej to będzie, czy krótko. Niżejewski Jan, K1, Urbaniak Stanisław. Wszyscy wymienieni panowie proszeni są na drugą bramę. Ja nagle patrzę, w głębi tam idzie mąż, więc już kiwałam z daleka, że ja tu stoję, żeby podszedł do tej bramy. No i to takie przywitanie było bardzo smutne. Proszę o przejście, proszę o przejście, proszę o przejście. Do wieczora czekaliśmy, wieczorem przyjechałam na stocznię. Okazało się, że strajk się kończy. Stoczniowcy otrzymali 1500 zł i spełnili ich postulaty. Koniec strajku. To był krytyczny moment. Ten pierwszy, drugi, trzeci dzień strajku. Niesamowite informacje, które przychodziły z miasta, że tej nocy będzie desant. No nie, nie tej nocy, a to na Bałtyku manewry. Było niesamowite napięcie i taki lęk, który był absolutnie naturalny. Byłam strasznie przerażona. Wiedziałam o tym, co zrobiłam. Wiedziałam, że zatrzymałam już dwa zakłady, bo jak staliśmy, stanął PKS, więc wiedziałam, co się stało. Wiedziałam, że koledzy moi mnie zabiją, jak wrócę do nich, bo przecież to wszystko spadnie na nas. Więc weszłam na wózek akumulatorowy, zaczęłam krzyczeć do ludzi, że stocznia nas zdradziła. W całym tym szumie wychodzi dwóch facetów, ten wyższy zdenerwowany bardzo.
po prostu czuję, że to jest przywódca tego strajku, bo on tam się piekli, podchodzi, pyta się, co tu się dzieje, prawda? No i ja oczywiście do niego wyskakuję, mówię mu, że nas zdradzili, że kończą ten strajk, że tramwajami czołgów nie zdobędziemy i tak dalej, i tak dalej. On odwraca się do niższego faceta i mówi: Bogdan, to co robimy? No to strajkujemy, no to strajkujemy. I Wałęsa po raz pierwszy, ja to pamiętam, powiedział: wobec tego zróbmy strajk solidarnościowy. Usiedliśmy, zaczęliśmy wybierać komitet strajkowy. To tak jest w każdej rewolucji, że jak ktoś gębę drze, to wtedy się go wybiera. Mnie też wybrano. Trzeba pamiętać, że niesamowita była wtedy atmosfera w Gdańsku. Rozrzucono 100 tysięcy ulotek. Myśmy wszyscy w tym brali udział. Zwołał zebranie Legmont Kostki w kawiarni przy Mariackiej, kawiarni literackiej. I tam żeśmy podpisywali to poparcie dla robotników. Doszło do kwestii, kto z tym pójdzie do stoczni. Teren stoczni to był niesamowity konglomerat ludzkich potrzeb, zachowań. To byli naprawdę ludzie wszystkich stanów i robotnicy, i poeci, i artyści, i dziennikarze, i jak to się wtedy mówiło, intelektualiści. Przyjechali z Warszawy intelektualiści. No, afera była niesamowita. Niewiele osób wcześniej wiedziało, kto to jest Tadeusz Mazowiecki, tak? No, był redaktorem Więzi, która przecież też była reglamentowana i wychodziła w niewielkiej ilości, ale na pewno ten moment, kiedy przyjechał z Warszawy Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Gieremek, Tadeusz Kowalik, Jadwiga Staniszlis, to był moment no, niesamowitego wzmocnienia i to się czuło, jak to było strasznie ważne dla tych ludzi w stoczni, jak poczuli się dowartościowani. Wałęsa powiedział, że nareszcie są z nami pisarze. No to się poczułam naprawdę jak ważna figura. I chyba nigdy więcej się taką ważną figurą nie miałam okazji poczuć. Był to moment... Nie potrafię chyba... Nie, tego się nie da wyrazić. Tego się nie da ani powtórzyć, ani opisać. To było jakieś takie ogromne, ogromne przeżycie. Wspólną modlitwą podziękujmy wszystkim niosącym pomoc strajkującym w formie dostaw żywności, wsparcia moralnego, pomocy w transporcie i utrzymaniu łączności. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Poszłyśmy do Lecha Wałęsy z propozycją, żeby każdego dnia prowadzić w stoczni modlitwę. To był też taki element łączący te osoby z jednej i z drugiej strony bramy. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Kiedy odbywały się wspólne modlitwy prowadzone albo przez Magdę Modzelewską najczęściej, albo przez Bożenę Rybicką, widziałam takich ludzi, którzy zawsze się opowiadali, że nie chodzą do kościoła, są niewierzący. I nagle 10 tysięcy chłopa klęka i odmawia różaniec. Jakieś takie nawrócenie się całego narodu. No widać było, że tutaj religia jednak wspierała to wszystko, co się tutaj działo i chyba dawała ludziom jakąś ulgę. Też na pewno była jednym z elementów tego poczucia bezpieczeństwa. Wiarę taką i otuchę dawało to, że coraz więcej tych ludzi było pod bramą, kwiatów przybywało. I te prawie no, w odległości kilku kroków od ciebie spowiedzi odbywamy. Kiedy modliliśmy się, to nas scalało jeszcze dodatkowo i pozwalało nam nie myśleć o najgorszym.
dla tych osób, które były w stoczni, poczucie, że dzień w dzień przychodzi tu kilkadziesiąt tysięcy osób, albo z pomocą, albo po prostu postać i ogrzać się w tym takim oczekiwaniu właściwie na to, co nastąpi. To było dla tych ludzi strasznie ważne, bo to przecież też były rodziny, to były po prostu osoby, które już do stoczni nie wchodziły, ale byli uczestnikami tego strajku. Te nasze spotkania przy tej bramie, pierwsze to było jeszcze w miarę takie, że mogliśmy dojść do siebie, dać sobie całusa, jak to się mówi, wyściskać się dłońmi chociaż. A im dłużej to trwało, było to takie tylko już bardziej spontaniczne, tylko że kiwaliśmy sobie, czy tam ręce podawaliśmy, bo przy tej bramie był coraz większy tłum, ciężko do niej blisko dotrzeć. Stocznia była no jakby małym miasteczkiem, trzeba było zorganizować przecież spanie, jedzenie. Rzecz z jedzeniem też nie była wesoła, bo na początku nie było co jeść. Ludzie chodzili struci, Polak jak głodny to zły. Co by tu zrobić, jaką zupę, która byłaby treściwa, jednocześnie pożywna, no i żeby jej było więcej, żeby mógł się tam z kolegami podzielić. Odnalazłam termos taki dosyć duży. Ugotowałam zupy pomidorowej z wkładką kurczaka wielką. No i taka szczęśliwa, to co miałam, tam masło, pieczywo, jakieś wędliny. Zadziwiające były te wszystkie samochody. Od piekarzy chleb, od kogoś tam napoje. Zdarzało się, że jak nie było nikogo, to jakiś chłopak stawał, robił kanapki. Tu nie było żadnej roli, ani sprzątaczki, ani kucharki, czy czegokolwiek. Wszystko robiliśmy, co trzeba było. Jak trzeba było zamieść, zamiataliśmy. Ktoś z Państwa prosił tabletki. Tabletki kolega już zaniósł. Bardzo proszę zgłosić się na wysokości biura przyjęć. Tutaj było takie ogromne poczucie dyscypliny, porządku. Cała organizacja, to kto robi kanapki, kto pilnuje bramy, kto obsługuje mikrofon, kto nadaje komunikat. To była taka organizacja, jakiej ja nigdy, nigdzie w Polsce nie widziałam. Społeczeństwo i to tak samo, oddolnie właśnie. Sami się potrafili wszyscy tak świetnie zorganizować. No dochodziło również do sesji, no bo była kolejka stoczniowców, no i była kolejka ekspertów, tak? No ponieważ oni są bardzo zajęci, no i jednak są tak, no może powinni być jakieś tacy troszeczkę uprzywilejowani. No i dochodziło też do jakichś tam spięć, ale oczywiście to wszystko było bardzo, bardzo łagodne, bo z drugiej strony, jak przyjechał Gieremek i Mazowiecki i zapytali Borusewicza wieczorem, gdzie mają spać, to Borusewicz powiedział, no to znajdźcie sobie jakiś steropian, znajdźcie sobie miejsce i tam się połóżcie spać. Poczucie bezpieczeństwa i tej solidarności i tego bycia w zespole ogromnym dawało nam poczucie siły. Nie było takiego momentu, kiedy mogłam sobie powiedzieć, czy mówiłam sobie, nie mam tego dosyć, to nie jest moja sprawa, idę do domu, jak długo mogę tutaj w tym upale, w pyle. No takiego momentu nie było. No, my mieliśmy jednak poczucie tego, że dzieje się coś bardzo, bardzo ważnego, ale nie ukrywam, bez takiej świadomości czy wyobrażenia, że to się naprawdę świetnie skończy i że my sobie z tego strajku wyjdziemy, pójdziemy do domu i że się zacznie normalne życie. Różne rzeczy chodziły nam po głowach. W końcu na jednym z takich spotkań doszliśmy do wniosku, że trzeba pojechać zaprosić stronę rządową do rozmów. Kiedy miała przyjechać komisja rządowa, rozdzielono nam punkty, za które będziemy odpowiedzialni, do których mamy się przygotować, odpowiadać i robić. Powstały grupy i w taką grupę ja weszłam, Andrzej Gwiazda, i tam był punkt uwolnienia więźniów politycznych. Te rozmowy jakoś tak dały taką nadzieję, że idzie to ku dobremu i że zwyciężymy, można powiedzieć.
kiedy oni tu wjeżdżali, w szpalerku stali stoczniowcy, a oni pomiędzy nimi przejeżdżali, a później musieli pomiędzy nimi przejść. Ci stoczniowcy nie machali, nie wygrażali, a oni mimo wszystko, podejrzewam, że każdy miał skórkę gdzieniegdzie ściągniętą ze strachu. Pierw nas przekonywali, jak oni to z sercem do nas przyjechali. Chcą to zakończyć, jak bardzo szybko chcą te wszystkie sprawy parafować. Oni się na niektóre rzeczy zgadzają. Okazało się, że kiedy my zaczęliśmy swoje postulaty czytać, to okazało się, że nie tak do końca oni się zgadzają, bo te postulaty absolutnie im nie pasują. Podczas zatrzymania byłam bita. Napisałam skargę do prokuratury, nie otrzymałam odpowiedzi. Im dłużej to trwało, nie miałam takiej wiary, że to będzie bardzo szybko i takie przeczucie, że może się to źle skończyć i wejdą w nocy, tym bardziej, że wśród tłumów, jak staliśmy tutaj pod bramą, takie różne dyskusje dochodziły mnie, że może ich wyprowadzą w nocy, uważajcie, pilnujcie się. Wszyscy byliśmy zmęczeni, krzyczeliśmy na siebie i tak też doszło, kiedy Jagielski mówił, nie ma więźniów politycznych, przestałam im w ogóle jakby ufać. Jagielski ze swoją świtą nie zgodził się na ten postulat. Wyjechali uzgodnić w Warszawie, co, jak to załatwić, czy zgodzą się wypuścić tych więźniów politycznych, czy też nie. Oczywiście pojechali. My w międzyczasie dochodziliśmy do jakiegoś tam konsensusu, jak to załatwimy, czy to podpiszemy, czy nie. Wszyscy byliśmy zmęczeni. Nawet dochodziło do tego, żeśmy się oskarżali o niektóre niecne rzeczy. Była to też niezła szkoła demokracji i takiej codzienności i samoorganizacji, w której trzeba się bardzo ograniczać. Tutaj był magnes, stąd nie można było wyjść i wiem, że tu musiałam być i że byłam do końca, bo byłam do podpisania porozumień z rządem. Tu były kobiety, które miały rodziny, dzieci. Czasem żona i mąż siedziała, a dzieci gdzieś tam z dziadkami. Stąd chociażby ta piosenka dla córki się wzięła. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij. Opowiemy ci o tych wypadkach. Podeszłam wtedy do mojego męża i mówię, słuchaj, tak jakby o nas śpiewano. A on mówi, no bo ja to napisałem. O tych dniach pełnych... Bohaterów jest wielu, ale na pewno warto powiedzieć o tych, o których mało pamiętamy. O żonach, młodych kobietach z dziećmi, o matkach, które tych swoich synków wysłały do pracy w stoczni i nagle przez 2 tygodnie ich nie ma. A przecież w mieście, w telewizji była straszliwa propaganda. Przecież z helikopterów były rozrzucane ulotki o tym, co się stanie ze strajkującymi. Uspokajałam syna, że jak tylko będzie możliwe, chociaż mąż mnie ostrzega, mówi, lepiej z nim nie przyjeżdżaj, bo zobacz, coraz większe tłumy, zagubicie się i będziesz się denerwowała, on też będzie mnie szukał i no, jak będzie to możliwe, to ja ci powiem i wtedy przyjdziesz z nim. Przyszłam z nim w niedzielę. No był taki bardzo rozczarowany, że tatuś stoi z drugiej strony bramy i... Płakaliśmy obydwoje. Ale tłumaczyłam mu, że już to będzie niedługo i wróci tatuś do domu. Będziemy wszyscy razem. Nie staliśmy za długo, nie było jakiegoś takiego nastroju do rozmów w ogóle. Króciutko tylko, żeśmy rozmawiali, mąż tłumaczył mu, że musisz słuchać mamusi, nigdzie się nie oddalać, jakoś tak. Smutne to było. W stoczni tego się tak nie odczuwało, bo było kilkanaście tysięcy osób.
Na domach siedzieli samotni, mówię, rodzice, żony, mężowie, dzieci. Ten strajk tworzyli nie tylko ci ludzie, którzy byli w stoczni, tylko ci, którzy byli na zewnątrz, w tym rodziny tych osób. Myśmy myśleli, że my naprawdę, że nie ma żadnej Esbecji na świecie, że my jesteśmy wszyscy jeden wielki naród i wszyscy jesteśmy z tej strony. My mieliśmy wtedy po dwadzieścia kilka lat. Na pewno nie starczało nam też wyobraźni. No, była obawa, ale taka obawa jak młodego człowieka. No wskoczę do tej wody, bo przecież cóż może mi się stać. Ja nawet nie myślałam wtedy, że to mogą być jakieś konsekwencje z tego. Ja się dopiero dowiedziałam na stoczni od Ewy Milewicz. Powiedziała do mnie: Henia, wiesz, wy macie sankcje prokuratorskie. A ja mówię: a co to jest? Ona mówi: wiesz, no jak was dupną, to będziecie, może mogą was nawet pod mur postawić. I wtedy ja zaczęłam się bać, bo tak nie wiedziałam w ogóle, co to znaczy. To były wielkie dni wielkiej nadziei i lęku, ale też wielkiego szczęścia. Jak ja widziałam ten tłum tutaj, to moje oczy biegały dookoła głowy. Ja nie mogłam wyjść z podziwu, patrząc na to wszystko, co tu się dzieje. Tu nie było bohaterów. My nie byliśmy bohaterami. Po prostu chcieliśmy dojść swojego. Chcieliśmy wolności przede wszystkim. To jest wielka przemiana, jak tutaj słyszę, opowiadają, to jest drugi cud nad Wisłą. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Zrobiliśmy zakupy, przygotowaliśmy stół, kolację i czekaliśmy, kiedy zadzwoni dzwonek. Nie pamiętam, która to była godzina, ale bardzo późno już, kiedy przyjechaliśmy na zajezdnię. Moi koledzy w międzyczasie przygotowali tramwaj Solidarność 21 razy tak. Wsiadłam w tramwaj i jechałam. No i radość była wielka, jak zadzwonił dzwonek i... Wszystko się szczęśliwie zakończyło. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie. Solidarnie walczą o dzisiaj i o przyszłość.